na terenie Chorzowa i to wynika, że tak powiem, z planu gospodarki niskoemisyjnej jest nadal, tak szacujemy, około 13 tysięcy palenisk węglowych. My w zasadzie ten program realizujemy od 20 lat, jak pan wspomniał. W sumie zostało wymienionych ponad 5500 pieców węglowych na piece gazowe i od czasu do czasu wymienia się też na piece, że tak powiem, elektryczne. No oczywiście wszystko zależy od sytuacji finansowej gminy. My przeznaczamy rocznie około 300 tysięcy na tą akcję, no ale oczywiście te potrzeby są znacznie przekraczające nasze możliwości finansowe. Więc gdybyśmy, że tak powiem, stosowali ten obecny poziom dofinansowania, no to niestety zajęłoby to 40 lat, prawda, żeby wszystkie te piece węglowe wymienić. Wprowadziliśmy pewne środki przymusu bezpośredniego. One polegają na tym, że Straż Miejska łącznie z pracownikami Wydziału Ochrony Środowiska i z tak zwanym ekspertem sprawdzają paleniska. W tym roku, konkretnie 3 marca, przeprowadzono takie kontroli w 14 mieszkaniach czy lokalach i w 8 przypadkach potwierdzono spalanie materiałów niewłaściwych. Jeżeli w trakcie kontroli osoba mówi, że pali na przykład węglem, a kontrolujący mają wątpliwości, że to jednak nie jest węgiel, a materiały zakazane, wtedy rzeczoznawca pobiera odpowiednie próbki, które są badane i wtedy na podstawie wyników tych próbek można stwierdzić jednoznacznie, czy materiały były dozwolone spalane, czy też nie. Spalanie jest zagrożone karą grzywnych. Do 500 zł można nałożyć mandat. Utrudnienie bądź uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli osobom upoważnionym w zakresie prawa ochrony środowiska. Taka osoba może zostać ukarana pozbawienia wolności do 3 lat. No, okazało się, że na 14 sprawdzonych palenisk domowych w 7 przypadkach wystawiono mandaty. No, świadczy to o tym, że niestety te paliwa, które były wrzucane do pieca, były niewłaściwe. No, były to przede wszystkim tworzywa sztuczne. Natomiast, proszę Państwa, no, nam nie chodzi o to, żeby karać, prawda? Nam chodzi o to, tym bardziej, że te, powiedziałbym, mandaty były niewielkie, to były w wysokości 100 zł. Natomiast nam chodzi o to, żeby podnieść jednak ten poziom świadomości, prawda? Nie zanieczyszczajmy tego naszego środowiska, dlatego że wszelkiego rodzaju surowce nie wolno spalać. Po to są punkty zbiórki selektywnej, żeby do tych punktów, prawda, je, że tak powiem, wrzucać i potem podawać procesowi, że tak powiem, recyklingu. No jeżeli my nie będziemy dbać o nasze środowisko, no to niestety będziemy chorować, a konsekwencje tego będziemy, że tak powiem, ponosić.